Czy można wracać już do Polski, czy powinno się raczej kupić złoto za polską walutę i uciekać stąd najdalej jak można? Czy wrócić do Polski, czy w Polsce jest jednak coraz lepiej, czy jest coraz gorzej? Czy w ogóle jest jakakolwiek jaskółka, aby móc wrócić ze swoją rodziną lub też samotnie do Polski? Oczywiście nikogo nie namawiam do wyjazdu z Polski czy do powrotu do Polski. Nie namawiam nikogo do niczego, jednak tylko przedstawiam swoją opinię, która jest raczej oparta na faktach i moim życiowym doświadczeniu w wielu dziedzinach. Zatem, czy Polska się zapadnie i raczej stąd powinno się uciekać, czy raczej Polska ma przed sobą świetlaną przyszłość niczym fabryka chipów Intela pod Wrocławiem? To jest wielkie pytanie. To jest wielkie pytanie. Jedno jest pewne. Każdy kocha Polskę, każdy lubi być w Polsce, każdy lubi przyjechać na wakacje do Polski. Nie ma jak wakacje w Polsce. Są piękne, prawda? Słoneczne, jest miło. Ale czy życie w Polsce przypadkiem nie spada totalnie na psy? Czy też życie w Polsce jest coraz lepsze i tylko i wyłącznie złe, negatywne opinie na temat powrotu do Polski, życia w Polsce są medialną papką? Zanim postaram się przeanalizować te wszystkie pytania, zapraszam oczywiście wszystkich do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, a także merytorycznego komentowania. Oczywiście, zanim przejdę dalej, mój ukochany łyk kawy. I jedziemy z tematem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W danym momencie w Polsce mamy jedną wielką tragedię. Taka jest prawda. W Polsce w danym momencie mamy jedną wielką tragedię. Polska przede wszystkim ma problem walutowy. Polska złotówka no jest zwyczajnie słaba. Z jednej strony to dobrze, bo jak ktoś chce wrócić do Polski i ma na przykład dużo euro, czy też dolarów amerykańskich, to dostanie dużo za to złotówek, prawda? Bo jeżeli mamy dzisiaj dolara po 4 złote, co jest bardzo złym wynikiem dla polskiej waluty, bo w rzeczywistości dolar mógłby kosztować 3 złote, no to dostanie dużo za te swoje dolary, czy dużo dostanie za te swoje euro, więc będzie taka osoba mogła znacznie więcej kupić w Polsce. We wrześniu w ogóle by dostała jeszcze więcej, bo dolar był po 5 złotych, dzisiaj jest po 4 złote. No ale przypomnijmy, że w 18 roku dolar był po 3 złote, w 14, 13, 12, 11 dolar był około 3 złote, a w roku 12, 11, 10, 9, 8 i 7 dolar amerykański był po mniej więcej na 2,60, 2,70, 2,80, prawda? Takie były czasy. Więc jak ktoś ma pod tym kątem dużo dolarów, no to może się mu opłacać wymienić je na złotówki i coś za to w Polsce kupić, czy też włożyć na konto, prawda, na które jest oprocentowane bardzo wysoko, 6, 7, 8%. Jednak to jest tylko jeden taki aspekt, prawda? No, waluta jest w danym momencie tania, ale inflacja jest gigantyczna, prawda? Dodatkowo ceny żywnościowe są prawie najwyższe w Europie, jeżeli chodzi o wzrost tych cen. No, gorzej jest tylko, szanowni państwo, na Ukrainie, na Węgrzech, no i w Turcji. No, jeszcze jest tam chyba w Serbii, no ale Serbia ani nie jest w Unii Europejskiej, ani nie jest w NATO, ani nie ma dostępu do morza, ani nie ma bogatych sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam chyba na Słowacji trochę wyższa ta inflacja, ale za to oni nie mają załamanej waluty, bo tam jest finalnie euro. Następną rzeczą taką jest, szanowni państwo, odpychającą od Polski oczywiście gigantyczne, wysokie oprocentowanie kredytów. Choć ono i tak nie jest wysokie ze względu na to, że inflacja jest tak wysoka, że mogłoby być to oprocentowanie wyższe, no ale to oprocentowanie to jest 6,75 bazowe. Ludzie za kredyty płacą po 10%, jest bardzo dużo. Nie dość, że kredyt jest drogi, to inflacja jest gigantyczna, a powinno być odwrotnie, prawda? No, rzecz jest w tym, że ten kredyt, o to chodzi, że wcale nie jest dzisiaj jeszcze drogi, że ten kredyt mógłby być droższy,
żeby ta inflacja szybciej spadła, ale to już pomijając to, więc generalnie dzisiaj no, sytuacja, można powiedzieć, jest katastrofalna. No, dzisiaj sytuacja gospodarcza Polski jest katastrofalna. Coś tam oczywiście mówi się o jakimś wzroście PKB, ale to jest bełkot, bo jeżeli PKB, wiecie, no, rośnie 3 czy 4%, co z tego, że PKB trochę rośnie od PKB niemieckiego, jak PKB niemieckie jest 3 razy wyższe nominalnie niż PKB polskie? Co z tego, że 2% szybciej rośnie, ale u nas ceny szybciej rosną 3 razy, oprocentowanie 2 razy droższe? To jest w ogóle ten motyw tego PKB, to jest taka totalna bzdura. No, mamy wyższe PKB i dużo inwestycji przyciągnęliśmy, no ale te inwestycje, to wiecie, to są te firmy ukraińskie, które wróciły, uciekły z Ukrainy i wiele innych, więc to nie jest wcale takie napawające optymizmem, w ogóle nie jest moim zdaniem napawające optymizmem. Ja nie wiem, z czego się w ogóle cieszyć. Nasze PKB dalej jest 3 razy niższe niż niemieckie. Nasze PKB jest prawie 3 razy niższe niż brytyjskie. No dobrze, ja rozumiem, że PKB nie rośnie w Niemczech już i w Wielkiej Brytanii, to jest prawda. No, ale to, że my mamy 3 czy 2% wyższe od ich PKB, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No tak jak powiedziałem, no oni mają 200% netto wyższe, tak? Czyli ich PKB jest 300% naszego. No to co, no to 2% w skali roku, 3% w skali roku rośnie wyżej niż w Niemczech, niż w Wielkiej Brytanii, no to proszę sobie policzyć, to przez 10 lat urośnie tylko 30%, to znaczy jest procent składany, wiadomo, ale to nie jest jakiś w ogóle big deal, żeby tu zaraz w danym momencie za 4 lata nie wiadomo jak miało być w Polsce. Oczywiście druga sprawa, wiecie, to jest wypłaszczenie, szanowni państwo, jest wypłaszczenie płac. Tak, bo płaca minimalna teraz no, rośnie 2 razy do roku. Na początku roku rośnie mocno płaca minimalna i w środku roku, tylko że z tej płacy minimalnej mało co człowiek dostaje, bo prawie połowa z tych pieniędzy, którą dostaje człowiek z płacy minimalnej, czy tam 40%, czy 37%, idzie na państwo, czy 40% idzie na państwo, na podatki. Wiecie, a z tych podatków jest tyle, że jak chorujesz. Jak jeszcze pójdziesz, masz grypę, to ci coś tam przepiszą, ale jak chorujesz na jakieś przewlekłe choroby, no to i tak musisz prywatnie chodzić, to jest generalnie wszystko kłamstwo, prawda? W danym momencie ten NFZ w ogóle nie działa. Ja nie mówię, że tam działa gdzieś lepiej, że niby działa może lepiej w Wielkiej Brytanii, czy nie wiem, w Hiszpanii, czy we Włoszech, no ale jeżeli spojrzymy na ilość pielęgniarek i lekarzy na osobę, no to w tych krajach tych pielęgniarek i lekarzy jest chyba 2 czy 3 razy więcej, aniżeli w Polsce. Więc no, to widzicie, trzeba zrozumieć, że to ta wszystka taka cała papka medialna, jest takie przysłowie, które wymyślił taki nieprzyjemny pan, i to przysłowie mówi, nieprawda powtarzana 1000 razy staje się prawdą. No i niestety ta prawda jest prawdziwa i w Polsce właśnie tak to się dzieje, szanowni państwo, że no, się przedstawia jakieś tam dane. No, najgorsze są w ogóle te kanały, co niektóre na YouTube, które jak tam zobaczą, że PKB Polski szybko rośnie, oni z tego robią jakąś nie wiadomo jaką otoczkę, że jesteśmy jakąś potęgą, bla bla bla. A to wszystko jest zwykły po prostu bełkot, taka jest prawda. Zwykły bełkot, szanowni państwo, co z tego, że PKB rośnie, jak ogrzanie domu, wiecie, 200-metrowego, jak masz dzieci małe i tak dalej, nie, masz dwoje dzieci i masz dom, no to ogrzanie tego domu i masz, musi być nowy, no to ci kosztuje tam w zimę 1700 zł gazem czy elektrycznością, a jak masz taki starszy, w który nie włożyłeś, nie wiem, 100, 200 czy 300 tysięcy w uszczelnienie, naprawienie i tak dalej, no to cię wynosi w najgorszą zimę 3000 zł miesięcznie za gaz. Wiecie, to wszystko sztuczne totalnie. No, to są takie negatywy w Polsce w danym momencie, są takie negatywy i takie kłamstwa. No, inflację mamy, szanowni państwo, żywnościową 19%, tak? Kredyty są ultra drogie. Dodatkowo, wiecie, no, po co wprowadzono to wysokie oprocentowanie w Polsce? No, wprowadzono po to, żeby ludzie nie kupowali, żeby nie zaciągali kredytów na nieruchomości, bo u nas następna sprawa w ogóle, tak? No, na dom, wiecie, no, na dom w Polsce trzeba pracować, na kredyt, na dom w Polsce
trzeba pracować, oj, nawet nie wiem teraz, 3 czy 4 razy dłużej aniżeli w Anglii. Prawda? Dzisiaj jakby sobie kupić dom w Polsce, wydać na niego 1 000 000 zł, no tyle kosztuje dom, wiecie, to jest jakiś kuriozum, bo tyle się wygrywa w milionerach. A kiedyś, jak się wygrywało w milionerach 1 000 000 zł, to człowiek mógł kupić dom i samochód i jeszcze sobie za to 10 lat pożyć. Jak wchodziły milionery, prawda, 20 lat temu, tak? Jak wchodził milioner, ten program Milionerzy, ja to specjalnie przytaczam, bo pokazuję ludziom takim przykładem, żeby, bo wiecie, bo nie, większość ludzi generalnie nie rozumie takich matematycznych spraw, no to trzeba takimi przykładami dawać. No, 20 lat temu, czy 25 lat temu, jak weszły milionerzy, program Milionerzy wszedł, no to jak ktoś wygrywał 1 000 000 zł, naprawdę mógł sobie kupić chyba dom, do tego sobie mógł kupić, wiecie, super jakiś samochód i sobie 5-10 lat pożyć. Tak? A dzisiaj, no, wygrasz w milionerach milion, no to możesz sobie kupić 70-metrowy apartament, przepraszam, 70-metrowe mieszkanko w dobrej lokalizacji w mieście, jakimś tam w Warszawie, czy tam Gdańsku, czy Gdyni, w nawiasie dobrej, jeszcze w nawiasie dobrej lokalizacji, na pewno nie w najlepszej, więc wiecie, pieniądz w ogóle w Polsce stracił wartość. Tak, teraz zauważyłem, że propagandziści sponsorowani z pieniędzy polskiego podatnika, oni się cieszą, że na przykład widzicie, bo co się stało w ogóle w Polsce? Jaka jest tragedia w Polsce, tak? Przede wszystkim jest taka tragedia w Polsce, że po to podwyższono te oprocentowania, aby ludzie nie brali kredytów, ceny nieruchomości się zastopowały i inflacja, tak? Żeby wyregulować ilość pieniądza w gospodarce i to, w jakie aktywa ten pieniądz drukowany idzie, prawda? No ale z drugiej strony wprowadzono coś takiego jak bezpieczny kredyt, który ja nazywam niebezpiecznym kredytem, prawda? Bo nie ma czegoś takiego jak bezpieczny kredyt. Tym powinno się zająć KNF, Komisja Nadzoru Finansów, ale śmiech na sali. No Polska to bantustan generalnie, widzicie. Polscy politycy oszukują. Szanowni Państwo, w Polsce wprowadzono coś, co się nazywa bezpieczny kredyt, czego nie można wprowadzić, bo nie ma czegoś takiego jak bezpieczny kredyt. I oni na podstawie tego, że będą dopłacać tym, co będą zaciągać kredyty na drogie mieszkania od zagranicznych banków, będą dopłacać z podatków innych ludzi po 3 000 zł miesięcznie. Przez 10 lat. Wyobraźmy sobie, jaka to będzie tragedia dla złotówki, prawda? I dla rynku nieruchomości. I oni dlatego to nazywają bezpieczny kredyt. To nie jest bezpieczny kredyt, szanowni. Nie ma bezpiecznych kredytów. I to pokazuje już tą kwintesencję, że jeden człowiek musi zaciągnąć kredyt na, wiecie, jak człowiek, jeden człowiek musi, jeżeli chce mieszkać w domu, musi wydać 1 000 000 zł. I wyobraźcie sobie, że normalny kredyt w Polsce, tak? Taki normalny kredyt w Polsce, tak? Na 1 000 000 zł, jeżeli ktoś chce sobie mieszkać w normalnym domu, musi zaciągnąć 1 000 000 zł. No i ten 1 000 000 zł na obecnych stopach procentowych, to przez 30 lat wychodzi prawie 4 000 000 zł trzeba oddać. No to, szanowni państwo, no to widzimy, jaka jest tragiczna sytuacja w Polsce. No jeżeli w kraju, w którym, wiecie, zarabia się minimalną płacę 3 000 zł miesięcznie i zwykły dom, wiecie, zwykły dom, w którymś z miast kosztuje 1 000 000 zł i ten 1 000 000 zł, jeżeli oczywiście w ogóle dostaniemy kredyt, na normalny kredyt wyniesie cię w ratach przez 35 lat prawie 4 000 000 zł, no to szanowni państwo, to już, co tu więcej powiedzieć, to jest coś strasznego, coś niewyobrażalnego, prawda? To pokazuje skalę drastyczności w danym momencie, jakiej jesteśmy w Polsce. Ale oni, i po to właśnie te ceny nieruchomości mają spaść, i po to, gdy spadną ceny, inflacja i tak dalej, prawda? Wtedy się obetnie to obrzydliwie wysokie oprocentowanie, i wtedy kupienie domu na przykład za 700 tysięcy złotych na normalny kredyt, wiecie. Gdy będzie niska inflacja, kredyty nie będą procentowane 10, a będą procentowane 5, 4, będzie można je zamrozić na przykład na 10 lat, no to nie oddasz
za dom, który dzisiaj musisz oddać 4 miliony, tylko oddasz przez 35 lat, no nie wiem, 1,5 miliona, milion, wiecie, 1,5 miliona, ale nie 4 miliony. Dodatkowo, szanowni państwo, no gaz, no w ogóle elektryczność w Polsce generalnie, no nie będzie transformacji energetycznej, a wmawia się, że nam będzie, że będzie transformacja energetyczna. W Polsce nie da się zrobić transformacji energetycznej w 5 czy 10 lat. Tak więc gaz w Polsce będzie drogi dalej zapewne. Jeżeli już w ostatnią zimę potrafili nam zrobić to, co nam zrobili, czyli, wiecie, ogrzanie domu 200-metrowego kosztuje prawie 30 tysięcy złotych rocznie na gaz albo na elektryczność, prawda? No to dlaczego tego nam nie zrobią w tym roku? Albo dlaczego tego nam nie zrobią za 2 lata? Dlaczego nam tego nie będą robić przez 5 lat? Czy dlaczego na przykład przestaną na 2 lata i zaczną robić to z powrotem później? Szanowni państwo, Polska to jest zimny kraj. W Polsce mamy lato, wiosna, jesień, zima. A jak jest rodzina i są małe dzieci, no to dzieci potrzebują ciepła. W Polsce dochodzi do minus 20 stopni. Wiecie, ile ciągnie gaz przy minus 20, jak chcesz mieć na 22 stopnie w domu? Co i tak jest zimno bardzo często. Prawda? Jest tragedia. Generalnie w Polsce jest tragedia prawie pod każdym kątem. Dodatkowo, szanowni państwo, no tak jak powiedziałem, no są w danym momencie specjalnie wysokie oprocentowania kredytów wszystkiego po to, żeby waluta się umocniła, a ona dalej jest słaba. Po to, żeby inflacja spadała, a ona jest dalej gigantyczna. Po to, żeby ceny nieruchomości się ustabilizowały, a oni wprowadzają podobno 11 czy 15 czy nawet 20 miliardów złotych zamiast zainwestować, szanowni państwo, w więcej pielęgniarek, w więcej lekarzy, w lepsze drogi, żeby mniej ludzi, wiecie, to oni 20 miliardów złotych oddadzą zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, zresztą lokalnym deweloperom, lokalnym bankom też, w kraju de facto, który się wyludnia. Polska się wyludnia, no i się nie dziwmy się, szanowni państwo, że Polska się wyludnia, bo jeżeli, szanowni państwo, Polska się wyludnia, no to z jakiegoś powodu się wyludnia. Nie ma potrzeby już wielkich inwestycji w nieruchomości w Polsce. Nie ma jakiejkolwiek. W Polsce trzeba inwestować w infrastrukturę, w jakość życia. Jeżeli Polska się wyludnia, bo czemu się wyludnia? Szanowni państwo, bo się dzieci nie rodzą, bo kiedyś było, teraz się rodzi tam 290 tysięcy dzieci, a 70-80 lat temu się rodziło 1 milion dzieci rocznie, 800 tysięcy, 700, 900 tysięcy rocznie, 750 tysięcy rocznie, 3 razy więcej dzieci się rodziło. No to popatrzmy, a w tym czasie te nieruchomości się nabudowało, prawda? I to inwestowanie w ogóle masowo w nieruchomości i wciskanie zagranicznym deweloperom 20 miliardów złotych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, przez prezydenta Dudę, przez Morawieckiego, Budę, Rzeczkowską, Kościńskiego i tych wszystkich ludzi jest co najmniej obrzydliwe i ohydne, prawda? No są chydne, no w takich czasach, gdy się podwyższa oprocentowanie i ludzie są dożynani totalnie innym po to, żeby kupić sobie wyborcom, rozda się przez 10 lat po 3 tysiące, a na samym końcu tym ludziom i tak te nieruchomości tam podspadają cenowo i za 10 lat. I chodzi o to, że jeżeli tak, chodzi o to, że przez te kredyty, które oni wprowadzają, plus dodatkowo ciągle podwyższają płacę minimalną, nie transformując gospodarki, bo podwyższają tą płacę minimalną, ale tego będzie kiedyś koniec, tak? Bo okej, płaca minimalna podwyższana, ale my przy okazji musimy mieć transformację gospodarki. Wysokich jakości, wysokich płac. No ale ja tego zbytnio nie widzę. Na razie wysokie to mamy ceny, szanowni państwo. No i na przykład wprowadzono ten niebezpieczny kredyt, tak? No i deweloperzy, mimo to, że nie mogą sprzedać swoich nieruchomości, to zaczęli podwyższać ceny nieruchomości z 400 na 600, z 500 na 600, prawda? Mimo to, że nie mogli sprzedać. Dlaczego? Bo są darmowe kredyty z pieniędzy podatnika.
Szanowni Państwo, bo podnoszą płacę minimalną, bo zaraz wprowadzą zamiast 500+, 800+, zaraz dadzą 15. emeryturę i zaraz jakieś inne totalne, wiecie, następne wymysły, prawda? Zamiast transformować gospodarkę, zamiast tworzyć miejsca wysokopłatne, Szanowni Państwo, oni się cieszą, że deweloperzy z dnia na dzień, oni się cieszą, popatrzmy w jakim kuriozum, oni się cieszą, że deweloperzy z dnia na dzień podwyższyli ceny z 400 na 600 albo z 500 na 600. Oni się z tego cieszą, to tak jakbyśmy się cieszyli, tak jak ciągle powtarzam, tak jakbyśmy się cieszyli, że dzisiaj ziemniak to 5 zł za kilo, a jutro, że ziemniak 7. No i byśmy się z tego cieszyli. No i oni się z tego cieszą, że dzisiaj ziemniak kosztuje 5, a jutro 7. Wyobrażamy sobie to? No taka jest narracja w Polsce. Opętanie socjalistyczne. No wiecie, w Turcji, na Węgrzech też tak było, tak? No mówiłem, że idziemy na wariant turecki. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, no wrócić do Polski. Okej, dzisiaj jest tak, no ale jeżeli PiS wygra wybory, Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, jeżeli PiS wygra wybory, no to ja to ciągle pokazuję, jeżeli PiS wygra wybory, no to tutaj wygrał PiS wybory, dolar był po 3 złote, tak? Wygrał Duda, Kaczyński, Morawiecki, ta Szydłowa i to wszystko, prawda? Wiecie? I proszę zobaczyć, co oni zrobili ze złotówką. Zniszczyli złotówkę, złotówka nie ma wartości, tak? Jeżeli Szanowni Państwo, z dnia na dzień deweloper podwyższa z 400 na 600 tysięcy, z 500 na 600 ceny nieruchomości w Polsce, no to co to znaczy? Że złotówka przestaje mieć wartość. To jest upadek waluty. To nie jest nic dobrego. No jeżeli dzisiaj mam 5 zł i dzisiaj mogę kupić kilo ziemniaków, a jutro ziemniak jest po 7 zł za kilo, no to moja waluta straciła wartość. To ziemniak staje, zaczyna mieć wartość, a waluta się śmieciem staje, tak? Do tapetowania. Proszę zobaczyć. Tutaj, gdzie zrobiłem tą kropeczkę, wygrali ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą. I proszę zobaczyć, złotówka się drastycznie osłabiła do 4 złotych, bum, bum, bum. I proszę zobaczyć, co się stało. Zniszczyli złotówkę, prawda? Totalnie. Złotówka z 3 złote na 5 złotych do września wybiła. Dzisiaj jest mocna, ale tylko dlatego, że podwyższyliśmy oprocentowanie, umacniając złotówkę tylko i wyłącznie przed wyborami. Jak oni znowu wygrają, to Szanowni Państwo, co będzie? Jeżeli oni o 66% osłabili polskiego złotego w 8 lat i teraz wygrają i dzisiaj mamy po 4 złote dolara, a powinien być po 3 i dzisiaj wygrają, prawda, we wrześniu wygrają i w październiku, no to będą kontynuowali to, co kontynuowali wcześniej, tak? To, co robili wcześniej. To znaczy, że 4 złote, znowu dolar, podrożeje do polskiej złotówki, czyli 4 plus te 40%, no, bo teraz jest jeszcze gorzej, 40%, no to proszę zobaczyć, 5,60 dolar będzie, Szanowni Państwo, oni zrobią tak, no taka jest spirala, Szanowni Państwo, taka będzie po 5,60 za 4 lata, czyli po 6 zł. Jeżeli PiS wygra, no to proszę zobaczyć, to jest to, co oni robią. Bum, 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 bum. I proszę zobaczyć. I teraz byliśmy we wrześniu, podwyższono gigantycznie oprocentowanie, inne waluty miały niskie, no i bum, zapaść totalna, prawda? Bo jest gigantyczne oprocentowanie. No ale zaczyna się. Lipiec, drugi raz podwyższenie płacy minimalnej. Rozdawanie miliardów złotych zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. To będzie miało gigantyczny wpływ. Zaraz obietnice wyborcze. Zaraz dadzą tu, nie wiem, 18. emeryturę. Nie wiem, takim Rzeczkowskim dadzą emerytury w wieku 40 lat. Będziecie na nich pracować. Proszę zobaczyć. Bum, bum, bum. I tak będzie. I to będzie szło do góry. Bum, 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 bum. I za 4 lata dolar będzie po 6 zł. No bo inaczej nie może być. Prawda? Jeżeli będą robić to samo, co robili wcześniej. A jak tak będzie, no to Szanowni Państwo, na przykład jeżeli chodzi o ten bezpieczny kredyt, no to jak oni to zrobią, no to wejdziemy w wariant turecki. No jak będzie dolar po 6-7 zł, już z tego nie wyjdziemy. Nie wyjdziemy, bo to już będzie za dużo, no bo wtedy będzie trzeba oprocentowanie do 20% podwyższyć. Jeżeli będziemy marzyć o tym, żeby w ogóle dolar był po 4 złote, to jest niemożliwe. Inaczej. No złotówka będzie musiała być 20% oprocentowana za 5-6 lat. Ja nie żartuję, Szanowni Państwo, tak będzie. Jeżeli będziemy szli tą drogą, bo to nie, ja sobie tego nie wymyśliłem, to są prawidła matematyczne, ekonomiczne, prawda?
Co z tego, że tam, wiecie, jakiś Intel zainwestuje 4 miliardy, a to jest nic w stosunku do całej gospodarki, tak? To jest nic, tak? Oni zainwestują, ale Credit Suisse usunie 5 tysięcy na przykład miejsc pracy, tak? Bo się zapadł. Ciekawe, jak to tam będzie w tym Wrocławiu, tak? Druga sprawa, no mówię, no do czego wrócisz? No do czego wrócisz do tej Polski? No wyobraźmy sobie, że masz... Jesteś ty, żona i co? I dwoje dzieci. Nie masz pieniędzy, no to jak nie masz pieniędzy, no to musisz wynajmować, to co sobie wynajmiesz? Mieszkasz za granicą, no to mieszkasz na 100-metrowym, a 100-metrowe dzisiaj w Trójmieście, czy w Warszawie, czy Krakowie, miesięcznie, razem średnio, przez cały rok, wynajęcie czegoś takiego w Polsce kosztuje, razem z tymi rachunkami, z tym, wynajęcie, nie? Kosztuje 5-6 tysięcy złotych. Wiecie, 5-6 tysięcy złotych miesięcznie, średnio, tak? No to ja nie rozumiem. Najtańsze takie i to nie wcale 100-metrowe. No przecież w Polsce domów nie można wynająć właściwie, tak? No to gdzie będziesz mieszkać? Gdzie będziesz mieszkać? Do czego wrócisz? Do czego wrócisz do Polski, jak nie masz na kupno domu? Jak masz na kupno domu, to sobie możesz kupić. Możesz sobie kupić. Możesz coś sobie utargować. Tanio kupić, prawda, można teraz, tak? Bo, ale będzie znowuż już nie możesz tanio kupić, bo wprowadzono te bezpieczne kredyty, które są niebezpiecznymi kredytami, prawda? No to co, kupisz sobie, ile masz pieniędzy? Jak masz, sprzedasz sobie, jak masz 600 tysięcy złotych, no to kupisz sobie 50 metrów kwadratowych. No to jak? W Anglii mieszkałeś na 120 metrach, tak? Każde dziecko miało swój pokój. Mieliście pokój dzienny i swoją sypialnię. Mieszkaliście, wiecie, w trzech sypialniach plus dwie łazienki, kuchnia i pokój dzienny. I wracacie do Polski. Gdzie się przeprowadzasz? W co? No to za 600 tysięcy złotych w miastach w Polsce możesz kupić sobie dwa pokoje plus kuchnię. Tak? Bo to ile tam? 60? No 2,5 pokoju, tak? No to będzie ścisk, nie? Standard życia od razu leci na łeb, na szyję, no bo jak się mieszka na małym metrażu, no to są krzyki, są problemy, no ci, co mają rodziny, w ogóle wiecie, no dzieci się biją i tak dalej, to jest normalne. Szanowni Państwo, ja spytałem około 1000 rodziców, już, przepraszam, kilkaset rodziców, od wielu lat pytam, wszystkich napotkanych ludzi, z którymi sobie rozmawiam, czasem z rodzicami różnymi, no i wszystkie dzieci się biją. To nie jest tak, że tylko wasze dzieci się w domu biją i kłócą. Nie, wszystkie się biją i kłócą. Z kilkaset osób tylko jedna pani powiedziała, że jej dzieci się nie biją. Tak powiedziała. No ale jedno było starsze, drugie znacznie młodsze, więc może dlatego, no nie? A tak to się wszystkie biją, wszystkie się wyzywają, tak? No to żyłeś na 120 metrach, córka miała swój pokój, syn miał swój pokój, ty miałeś sypialnię ze swoją żoną, plus do tego macie pokój dzienny, a w Polsce tego nie ma, to nie istnieje. Możesz sobie coś takiego wtedy kupić, okej, ale musisz mieć na to 200 tysięcy euro. Jak masz 200 tysięcy euro, wrócisz sobie do Polski i kupisz za 200 tysięcy euro dom, okej, ale pamiętaj, że gaz w Polsce w zimę to 2000 miesięcznie na 130-metrowy dom bardzo dobrze ogrzany, to znaczy się około 1500 na 130-metrowy dom dobrze ocieplony. Tak? A płaca minimalna 3000, tak? To do czego wrócisz? No jak nie masz na dom, czy nie masz na duże mieszkanie, no to będziesz się gnieździć jak ostatni pajac. Szanowni Państwo, ja nie mówię, że ja bym na przykład chciał mieszkać w Wielkiej Brytanii, bo to czy w Holandii, czy w Norwegii, czy nie wiem, w Szwecji, czy w Belgii, czy w Irlandii, bo dla mnie to są ostatnie miejsca na świecie, w których chciałbym żyć i mieszkać. Nie chciałbym mieszkać, Szanowni Państwo, ani w Irlandii, ani w Norwegii, ani w Szwecji, ani w Belgii, ani... No nie chciałbym tam mieszkać, bo to nie są takie, wiecie, fajne, miłe kraje. Ja lubię ciepło, ja na przykład lubię ciepło, wiecie, ja lubię ciepło, a tam też jest zimno, tam jest ponuro, prawda? I to jest finalnie, tam nie jest fajnie, to nie są fajnie kulturowo tak nastawieni do Polaków ludzie na samym końcu, prawda? To tak nie jest generalnie.
To tak nie jest generalnie, prawda? Pamiętajmy, że oni są protestantami i oni na nas inaczej patrzą, bo my jesteśmy łacinnikami, my jesteśmy katolikami i oni już patrzą na nas spod byka. A, no bo przecież to były, wiecie, my tego nie rozumiemy, bo u nas nie było protestantyzmu, tak? I tak dalej. To w ogóle inaczej działa, no nie? Ja nie mówię, żebym w ogóle jakkolwiek chciał mieszkać, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii. Naprawdę, czy w Irlandii, czy w Belgii, Holandii, bo po co tam w ogóle mieszkać? No wiecie, najlepiej to mieszkać na Rivierze francuskiej, znaczy pół żarty może nie francuskiej, ale hiszpańskiej, prawda? Nie wiem, na Majorce, nie wiem, wiecie, na wyspy, w Grecji, czy tam na jakichś super wyspach i tak dalej. No fajnie by było, prawda? Ja nie mówię, że chciałbym jakkolwiek mieszkać w Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania też ma swoje gigantyczne problemy, ale na samym końcu, wiecie, no w danym momencie w Wielkiej Brytanii na ratę kredytu na dom pracuje się 10 lat, tak? Generalnie, nominalnie dom mniej więcej wychodzi 10 lat wypłat Brytyjczyka. Dom nominalnie, nie? No a w Polsce obecnie dom mniej więcej wychodzi 30 lat Polaka pracy, tak? Czyli na dom w Polsce tylko pod nominalną ceną pracujesz 3 razy dłużej, a pod kątem kredytu to pracujesz chyba 5 razy dłużej czy 6 razy dłużej, tak? Czyli w Polsce musisz na ratę kredytu w danym momencie wydać tam 3 minimalne wypłaty. Tak? Netto? Miesięczne na jedną ratę kredytu? A w Anglii tam 20 dni. Tak? Czyli ty 90 dni na jedną ratę kredytu na dom musisz pracować w Polsce? Na polską ratę kredytu na polski dom? A w Anglii na angielskie zarobki, na angielski dom z angielskiego banku wystarczy pracować 20 dni. No to Polak haruje dalej 4 razy dłużej. No mówię, Polska to jest... W danym momencie, wiecie, były dobre, że tak powiem, notowania, były dobre notowania 3 lata temu, 4 lata temu i tak dalej, no ale to się już skończyło. To się skończyło. To się, szanowni państwo, skończyło. NFZ nie działa, policja, to jest wszystko, szanowni państwo, to jest wszystko, tam taka, młodzi ludzie siedzą, ale jakby siedziała stara komuna. Młodzi ludzie siedzą, ale jakby stara komuna siedziała, tylko że jeszcze bardziej zuchwała. Naprawdę, to wszystko, to całe sądownictwo, ja nie mówię, że gdzie indziej jest jakoś lepiej i tak dalej, wiadomo, bo w Anglii rasizm, czy to, czy tamto, we Włochy też nie jest najlepszy kraj, Francja, tam Hiszpania pod takimi kątami, no ale na samym końcu, szanowni państwo, Polska to jest jeden z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie. Nasz naród, te wszystkie instytucje, jedna wielka korupcja, brak etyki, brak moralności, prawda? Mówi się, ja to ciągle powtarzam, mówi się, wiecie, o mafii we Włoszech. No, zapewne taka jest, tak? Tylko, że my mamy wyższy poziom korupcji niż we Włoszech. A prawdziwa mafia to korupcja. Prawdziwa przestępczość to korupcja. Bo oni dają innym coś, co powinni dać tobie, tylko dają innym coś, tacy ludzie, tacy urzędnicy i ci, którzy się korumpują, coś twojego. Bo oni dają łapówki po to, żeby dostać coś szybciej niż ty powinieneś dostać, za co płacisz w podatkach. Największa mafia to jest korupcja. Popatrzmy, najbogatsze kraje to są kraje, gdzie jest najmniej korupcji. Chociażby w statystykach, tam pomijając, czy one są takie dokładne, czy nie, jakie są wyznaczniki, jakie formuły obliczania tej korupcji, bo to też różnie bywa, prawda? No ale najbogatsze kraje to są takie kraje, gdzie korupcja jest na najniższym poziomie. A my mamy korupcję większą niż, szanowni państwo, we Włoszech. De facto we Włoszech ceny nieruchomości są 3 razy tańsze i nie trzeba tam używać gazu. Wiadomo, że gonimy w PKB w Polsce, ale na papierze Włosi dalej zarabiają 2 razy więcej niż Polacy, ale tam nie trzeba używać gazu w większości kraju. Nieruchomości są 3 razy tańsze niż w Polsce i kredyty 2 razy tańsze i inflacja 2 razy niższa i tak dalej, ale o tym nie będę mówić. No mówię, szanowni państwo, dzisiaj powrót do Polski to trzeba być kamikadze. Ja nikogo nie namawiam do wyjazdu z Polski. Jak ktoś chce wrócić, to nie. Jak ktoś ma, szanowni państwo, na dom i ktoś będzie miał ten dom, wiecie, ma ktoś na dom, czy tanio może kupić, do remontu sobie i sobie go remontować, bo umie
i z tymi dziećmi sobie będzie tam żyć, ma na dwa samochody, bo trzeba dom wtedy daleko kupić, prawda, i tak dalej, bo będzie drukowanie, nie boi się załamania tej waluty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim, na sam koniec, jeżeli jesteś mężczyzną, to pamiętaj, że w Polsce jest kilka milionów urzędników, kilkaset tysięcy policjantów, wojskowych, służb granicznych, kilkaset tysięcy polityków, dziesiątki tysięcy z nadania politycznego, pracowników spółek Skarbu Państwa, spółek miastowych, gminnych, wojewódzkich, ale na samym końcu oni nie pójdą do wojska, tylko pójdziesz ty. Bo w Polsce jest korupcja, kumoterstwo, łapówkarstwo. Szanowni Państwo, w Polsce mamy najwyższą korupcję prawie w Europie. Wyższą niż we Włoszech. Wyższą niż w Hiszpanii. Taka jest u nas korupcja. Tylko wiecie, tam cię do woja, wiecie, za stepy, tam nie będą jakieś tam rusko-ukraińskie, nie będą cię tam wysyłać, prawda? Bo nie są ostatnimi idiotami, no. No ale tutaj, szanowni państwo, no rządzą nami opętańcy, tak? Jest bardzo dużo podżegaczy wojennych. Bardzo dużo podżegaczy. Napiszesz coś na Facebooku i cię zaciągną, szanowni państwo, pójdziesz, wrócisz bez nogi i tyle. I nie ma. W Polsce, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, to Polacy sami w sobie są już tak opętani, szanowni państwo, że oni uważają, że jak ty nie pójdziesz do wojska, to powinno ci się zabrać dom. Ludzie w Polsce mają takie, jak ty byś nie poszedł bronić swojego, że tak powiem, kraju, żebyś jeszcze swój kraj bronił, jak ty nie pójdziesz tych milionów urzędników bronić tych wszystkich oszołker, furów, biedronek, to tobie powinno się majątek zabrać, tak, że wielkie gro Polaków myśli, bo mają wyprane mózgi z PRL-u. No poważnie, szanowni państwo, ja sobie tego nie wymyśliłem. Ci ludzie tak myślą, naprawdę, to jest strasznie agresywne społeczeństwo w znacznej części, Polacy. Łapówkarskie i agresywne wobec ludzi wolnych i myślących normalnie. Zawistne, nienawistne. Wiecie, gdyby nie było tego zagrożenia nas wplątania w konflikt ukraińsko-ruski, no ale wiecie, oni chcą nas, wiecie, u nas są grupy podżegaczy wojennych, którzy by nas wplątali w konflikt rusko-ukraińskich na rubieżach Azji, bo to jest Azja, oni się tam nawalają na końcu Europy w Azji, właśnie to jest Azja właściwie, tylko Bałkany i już Azja jest, znaczy ten, Kaukaz i to już, wiecie, to już tam Azja jest, to tam w Azji, do Azji, to jest Azja, szanowni państwo, tak? Wiecie, no, zamiast, szanowni państwo, wiecie, no, ja bym nie wrócił do kraju, przede wszystkim, w którym miliony urzędników, 40-letnich emerytów, oni sobie będą grzali dupę, wiecie, w Chorwacji, a ty będziesz szedł ich bronić. Gdy ty nie możesz, szanowni państwo, rozstawić sobie straganu przed swoim domem, ale musisz odśnieżać ten chodnik w zimę, bo ci prawo każe, ale straganu nie możesz postawić, a oszołker, fur, Lidle i inne, British Petrol, to wszystko mogą wszystko. W kraju, w którym zabiera się ludziom ziemię i za ziemię wartą 2 miliony złotych daje się 30 tysięcy złotych? No ja bym nie wrócił do tego kraju. Ja nie mówię, że jest idealnie we Włoszech czy w Hiszpanii, ale tam, szanowni państwo, nie wyślą was walczyć z bolszewikami za faszystów. No taka jest prawda. No. Szanowni państwo, no dzisiaj taka jest sytuacja w Polsce. No, ludzie mówią, no co ty, ale tak było też kiedyś, wiecie, w przedwojniu też były, co wy robicie, tu nie tak, to i właśnie byli tacy, to mówią, a to trzeba ci zabrać dom, ty nie chcesz bronić, ty nie chcesz tutaj iść bronić, tutaj walczyć. I co to dało? Co bronić? Czego walczyć, szanowni państwo? Wszyscy się poddali Niemcom, Słowacy nawet nas zaatakowali z Niemcami, Litwini się po wszyscy, Ukraińcy, wszyscy poszli z Niemcami.
Niemcy, Litwini, przepraszam, Litwini, Ukraińcy poszli z Niemcami, Słowacy, Austriacy, a tam wiadomo, akwalerysta długa stan, to by Węgrzy, Duńczycy, Belgowie, Holendrzy z SS tam, to wszystko było, szanowna, Francuzi, wszyscy, Hiszpanie, Włosi, wszyscy się, ale Polacy nie, Polacy tu powiedzieli, że jak Niemcy napadną na Francuzów, to my wtedy będziemy z nimi walczyć, no tylko, że Francuzi, jak Niemcy napadli na nas, to pokazali nam żabie udka. No tak, szanowni państwo, no tak. No bym nie wrócił do tego, wiecie, no po prostu narracja obecnie w Polsce jest obrzydliwa, ohydna. Podatki gigantyczne, niszczy się małych, średnich przedsiębiorców, działalności gospodarcze w Anglii, prowadzenie działalności gospodarczej w danym momencie... To jest jakieś niebo, a w Polsce jest piekło. Tylko jest pytanie, kto nam zaprowadził te piekło, kto jest głównym szatanem tego piekła polskiego, fiskalnego? Kto jest głównym szatanem? Kto wprowadził ten nowy ład? Kto jest tym głównym szatanem, nie? No ktoś jest. Szanowni państwo, fiskalny ład podatkowy, tragedia. I tam siedzą ci urzędnicy, ale ci urzędnicy, wiecie państwo, co nie mówią, ale ja tutaj tylko pracuję. No wiecie, no akwaleryście też tylko pomagali, nie? Jest naprawdę nastawienie generalnie to, co się dzieje w Polsce, opętanie. Wiecie, ja kocham Polskę tak jak każdy kocha. Kto nie kocha Polski? Każdy kocha Polskę, szanowni państwo. Ja zawsze całe wakacje prawie spędzałem w Polsce, odwiedzam Polskę, od zawsze odwiedzałem po 2-3 razy w roku, całe wakacje spędzałem, kocham Polskę, kocham polskie lato, tam zimy nie lubię, prawda, ale lato kocham i tak dalej, wiosnę kocham, prawda, nawet pół jesieni, każdy kocha Polskę, ale jest naprawdę różnica między człowiekiem wolnym, a ostatnim frajerem i psychopatą, który ci każe zaciągać kredyty na 1 000 000 zł, oddawać to zagranicznym banksterom 4 miliony złotych, ładować sobie gaz za 3000 złotych miesięcznie, iść bronić Carrefoura, Lidla, Biedronki, szanowni państwo, 3 milionów urzędników, 3 milionów polityków i ich dzieci, gdzie oni będą się na ciebie patrzeć i się nad tobą pastwić? No jest wielka różnica, szanowni państwo. No ale jest wyjście. W takim razie, szanowni państwo, jest wyjście. Zawsze jest wyjście. Ja mówię, zawsze jest wyjście. Gdzie te wszystkie kłopoty, większość tych kłopotów nie ma. Gdzie jest mniejsza korupcja, gdzie nie trzeba gazu, gdzie nie trzeba być niewolnikiem dewelopera, bankstera, szanowni państwo, gdzie was nie wyślą na bitkę z bolszewikami za banderowców, szanowni państwo, i tak dalej, 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 i tak dalej. Są też problemy, bo nie ma kraju doskonałego. Nie ma. Nie ma, szanowni państwo, kraju doskonałego, nie ma narodu doskonałego. Nie ma. Po prostu nie ma. Po prostu, szanowni państwo, nie ma. Choć gdy patrzę na naród polski w 39, gdy byliśmy między Stalinem a Niemcami, no to wyglądaliśmy jak aniołek między, wiecie, piekłem. No taka jest prawda, no tak to wyglądało w 39. Ale są takie miejsca, szanowni państwo, gdzie można się od tego uwolnić. Gdzie można być wolnym człowiekiem, bo wiecie, bo w bycie, wiecie, można kochać kraj, można być, ale jest różnica między byciem niewolnikiem, ostatnim frajerem, a tym bardziej człowiekiem, psychopatą, który ci każe robić takie rzeczy i mówi, że tak ma być, że tak jest dobrze. No tak jest w danym momencie w Polsce. Wysokie podatki, fiskalizm, problem z NFZ-em, problem z sądami, problem z prokuratorami, problem z policją, szanowni państwo. Ze wszystkim jest problem. Tutaj prawa najwyższe mają, szanowni państwo, spółki Skarbu Państwa. Tu prawa najwyższe mają, szanowni państwo, zagraniczne korporacje. Tak? Ich się nie krzywdzi. Im się nie robi krzywdy. Szanowni państwo, tam się zarabia pieniądze. No, zawsze można wrócić do Polski i zapisać się do PiSu i PO i jakaś ciepła posadka za 500 000 miesięcznie się znajdzie może. Pół żartem, pół serio. Szanowni państwo, ale jest wyjście. Proszę zobaczyć, jest wyjście. Tutaj na przykład mamy Teneryfę. Widzicie? I tutaj nie ma takich problemów, o których mówiłem. Nie, są! Tam też będzie problem z doktorem, czy ze szpitalem, też będą na pewno takie problemy, ale wiecie, nie wyślą was wiecie, ekstremiści i podżegacze wojenni, nie wyślą was, żeby ginąć, tak? No nie wyślą was, nie wplączą was, nie trzeba zużywać gazu. Wiecie, w Polsce na przykład boiska wszędzie niszczą, nie?
zagraniczni deweloperzy razem z bankami niszczą dzieciom boiska, korty tenisowe, korty do koszulkówki, do piłki nożnej, nie ma gdzie ćwiczyć i powstają tam takie kochozy, 35-metrowe klatki, prawda? No i nie ma gdzie grać w piłkę nożną, a wprowadzono w Polsce na przykład zakaz, w wielu miastach, zakaz używania boisk sportowych na szkołach, nie? No bo tam dzieci mają, i w Polsce nie ma, musisz iść i wydać na siłownię korporacji 200 zł miesięcznie, tak? Chyba że masz tą kartę jakąś taką, wiesz, jak pracujesz w korpo, jak jesteś korpoludkiem. No, no ale proszę, zobaczmy. Szanowni Państwo, tutaj tego nie ma. Jest prawie raj. Jest raj obiecany. Szanowni Państwo, ja nie mówię. Są naprawdę, każdy naród ma plusy i minusy. Szanowni Państwo, i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że Ameryka, Stany Zjednoczone zostały wybudowane przez ludzi, którzy właśnie uciekali przed takimi sytuacjami, które teraz wymieniłem. Ameryka została wybudowana przez wolnych ludzi. No, oczywiście tam chcieli tam nimi zawładnąć, no, ci ludzie, którzy chcieli wykorzystywać, no ale finalnie Ameryka stała się wolnym krajem, tak? Dzięki Europejczykom, no. Wolnym ludziom, wolnie myślącym. Proszę zobaczyć na przykład. Tutaj, Teneryfa, prawda? Rajska wyspa, hiszpańska rajska wyspa, szanowni państwo. Wiemy, gdzie jest Teneryfa, tak? Teneryfa to rajska hiszpańska wyspa. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy 70 metrów kwadratowych. No, w Gdańsku trzeba by było wydać na 70 metrów kwadratowych 700 tysięcy złotych przy narracji polskich mediów. Proszę zobaczyć. A tutaj mamy za ile? Za 300 tysięcy złotych. Może by upuścili 15 tysięcy euro, no to byśmy kupili to za 250 tysięcy złotych. Rozumiemy to? Popatrzmy. 69 razy 4,4, no to jest 300 tysięcy złotych, by upuścili minus 15%, to 250 tysięcy złotych za 70 metrów kwadratowych. Proszę zobaczyć. Hiszpania, Teneryfa. Wiecie Państwo, gdzie jest Teneryfa? Ja Państwu pokażę, gdzie jest Teneryfa, bo niektórzy nie wiedzą, gdzie jest Teneryfa. Nie wiedzą, czym jest Teneryfa. Tak? Nie wiedzą, szanowni Państwo. Proszę bardzo. Teneryfa. Tam jest... Każdy Polak może tam pojechać, prawda? Każdy Polak może tam pojechać, być, żyć. Proszę zobaczyć, rajska wyspa. Wyspa hiszpańska. Teneryfa, każdy słuch, jak ktoś oglądał Klan, to wie, co to jest Teneryfa, tak? Klan w TVP, tak to ogląda, prawda? Proszę zobaczyć, Teneryfa, rajska wyspa. Proszę zobaczyć. Nie ma gazu, nie trzeba gazu, nie trzeba zimy, nie trzeba butów. Nie, do wojska was nie zaciągną, żebyś umierał za Carrefoura, Lidla, wiesz, Biedronkę, tam British Petrol, spółki Skarbu Państwa, polskich urzędników, tak, 40-letnich emerytów, nie? No, możesz sobie prowadzić biznes, być, żyć, tak? Nikt ci dupy nie będzie zawracał, nie ma zimy, w golfa sobie będziesz grał, prawda? Jest świeże powietrze. My Polacy możemy tam jechać. Mówię, jak ktoś chce wracać do Polski, niech wraca. Polska jest piękna, kocham Polskę i tak dalej, ale szanowni Państwo, no, są czasy narodów, są okresy narodów, w których raczej trzeba uciekać od takich narodów, bo zagalopowały się za daleko, zgłupiały, a za głupotę się karze. Za głupotę się karze, szanowni Państwo. Proszę zobaczyć, no, pisze pięknie, prawda? No raj na ziemi. Oczywiście są też tam różne minusy, ja nic nie mówię. Zaraz wulkan może na przykład wybuchnąć, prawda? Jak na Palmie wcześniej i tak dalej. Ale proszę zobaczyć i nie mówcie mi o okupados, bo ja nie znam ani jednego Polaka i w internecie nie znalazłem ani jednego Polaka, któremu okupados zabrali nieruchomość. To jest wszystko medialna papka. Okupados nie wyprowadzają się z nieruchomości, których nie mogą spłacać bankom. Stąd jest ta narracja okupados, czyli przyszedł bank, oni nie mogą spłacać, nie wyprowadzają się i stali się okupados, bo mieszkają w swoim domu, który chce im zabrać bank, ale się nie wyprowadzają, a sądy tak działają, że w sumie tym bankom nie oddają tych nieruchomości i stąd jest to całe okupados, prawda? Między innymi. Są chore przypadki, ale w Polsce też takie są. Proszę zobaczyć, po 200-300 tysięcy złotych są nieruchomości.
za darmo. Nie jesteś niewolnikiem bankstera, nie jesteś niewolnikiem spółki Skarbu Państwa, nie jesteś niewolnikiem chorych militarystów, podżegaczy wojennych, nie jesteś niewolnikiem tego wszystkiego. Powiem wam tak szczerze, wiecie co? Wolałbym mieszkać na takiej Teneryfie i zbierać pomidory w szklarniach, niż harować w jakiejś tam korporacji, wiecie, za 6 tysięcy złotych na rękę, no nie, czy 7, i płacić tym banksterom, tym deweloperom te 5 milionów złotych, tym spółkom Skarbu Państwa przez 5, stajesz się niewolnikiem. W Polsce w danym momencie jesteś gorzej niż feudalny niewolnik. Jesteś niewolnikiem w danym momencie. Jesteś niewolnikiem. Polska zamieniła się w kraj niewolniczy. Proszę zobaczyć, 85 metrów kwadratowych, wszystko po 300 tysięcy. Proszę zobaczyć, na Rajskiej Wyspie, tak. Na Rajskiej Wyspie, tak. Proszę zobaczyć. To wszystko 100 metrów kwadratowych. W Gdańsku nawet nie kupisz 100 metrów kwadratowych, bo nie ma. Tak? Szanowni Państwo, ja nie namawiam nikomu, tylko widzicie, ja wiem, że to wszystko może wydawać się chore, ale powiem jak jeden z artystów. Wiem, że to wszystko chore, ale ja to tylko opisuję, bo jestem tego narratorem. Jakoś tak to szło, prawda? Ja tylko pokazuję, raportuję, szanowni państwo, raportuję plusy, minusy, niestety w danym momencie rzeczy, które są przykre, są smutne, serce krwawi, każdemu polskiemu patriocie krwawi serce na to, co się w danym momencie dzieje, krwawi. Polska złotówka upada, bo jest niszczona, o którą żeśmy walczyli przez setki lat. Polska się wyludnia. Polak stał się niewolnikiem. Wiecie, bank sam w sobie nie jest zły. Ja ciągle powtarzam, przecież banki same w sobie nie są złe. Deweloper sam w sobie nie jest zły. Nawet spółka Skarbu Państwa teoretycznie nie jest sama w sobie zła. No, ale jeżeli stajesz się niewolnikiem, totalnym niewolnikiem, no... spółki Skarbu Państwa, bo nie masz innego wyjścia, bo zakażą ci węgla na przykład, tak? I musisz gaz za 2000 płacić, tak? Założysz gaz, no to ci zakażą gazu i każą elektryczność. Zaraz ci zakażą elektryczność, masz, nie wiem, chuchać sobie, nie? Na siebie, nie wiem. Rozumiecie, tak? No ale jak się stajesz niewolnikiem, no to jest to bezsens. To jest bezsens, totalny bezsens i nie ma, szanowni państwo, żadnego wzrostu PKB. Jest wzrost upadku wartości polskiej waluty. Szanowni Państwo, jest wzrost cen. Jest wzrost, szanowni Państwo, depopulacji. Naprawdę nie jest dobrze. Oczywiście każdy, kto sobie marzy żyć w Polsce, każdemu życzę powodzenia. Każdemu życzę powodzenia. Niech każdy robi co chce, niech sobie mieszka w Polsce, niech sobie mieszka w Irlandii, niech sobie mieszka w Hiszpanii, nie wiem, w Portugalii, w Grecji, Tajlandii, Filipinach, gdziekolwiek w Australii, nie wiem, na Florydzie, w Los Angeles, a nawet na Antarktydzie. Tylko tu jest taka odpowiedź, którą ja się czuję zobligowany dać ludziom, którzy na nią czekają. Pozdrawiam, do usłyszenia. I zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube i także zapraszam do zakupu mojej najnowszej książki, w której zdradzam sekrety brokerskie w sprawie kredytów hipotecznych, ale także w sprawie pieniądza, o których Państwo się nie dowiecie z moich wideoblogów, ani na Dobry Ruch CWK, ani na Know How Insider. Tam po prostu sprzedaję sekrety w książce czytanej. Zabdeditowałem tą książkę, czytam ją przez 10 części. Zapraszam do jej wykupienia dostępu do niej. Pozdrawiam i do usłyszenia.